Zygmunt III Waza odegrał kluczową rolę w przeniesieniu stolicy Polski z Krakowa do Warszawy. Po objęciu tronu w 1587 roku aktywnie działał na rzecz rozwoju miasta, m.in. poprzez wprowadzenie licznych przywilejów dla mieszkańców oraz zachęceniu kupców i rzemieślników do osiedlania się w mieście. Król nakładał na siebie i dwór liczne obowiązki, w tym organizowanie corocznych sejmów, które miały wpływ na rozwój stolicy jako centrum politycznego. Zygmunt III Waza popierał rozwój sztuki i nauki w mieście, m.in. przez założenie Akademii Zamojskiej, która wkrótce przekształciła się w Akademię Warszawską. Ostatecznie decyzja o przeniesieniu stolicy do Warszawy została zatwierdzona przez Sejm w 1596 roku, a Warszawa stała się stolicą Polski na stałe. Dzięki działaniom Zygmunta III Wazy miasto rozwijało się jako centrum polityczne, kulturalne i naukowe, a jego pozycja jako stolicy kraju utrzymuje się do dzisiaj.